Siemano, z tej strony Wasz Podlaski Komand Redukcji. To ja, czwarty dzień i godzina dziewiąta. Wstałem o 8, a szkoda, bo miałem zamiar wstać o 7 i poczytać książeczkę, porobić tam parę rzeczy na kompie, ale niestety potrzebowałem więcej regeneracji i nie udało się wstać. Także przechodzimy do wagi, do sylwetki, tak jak co dzień, żebyście mieli jak najlepszy pogląd, jak to wszystko się zmienia. No i chwila prawdy. Zobaczymy, ile tam dzisiaj się kryje. 87,8. To chyba coś w tym stylu, co wczoraj. Może trochę więcej. Ale te wahania wagi są normalne, więc git. Codzień jak codzień. Przód wygląda tak, bez totalnej napinki. Jakąś tam, powiedzmy, napinką wygląda tak. Tył. Wczoraj ogólnie nóg zapomniałem pokazać. No, to dzisiaj pokażę. Tak wygląda drugi bok. Tak wyglądają plecy na totalnym luzie. Tak wyglądają to z jakimś napięciem. A i coś, kurde, ta kamera nie może mi się ustabilizować, jest trochę krzywo, więc to nie ja jestem taki krzywy, tylko ta kamera. No, więc tak to wygląda. A jeszcze postanowiłem, że sobie będę vacuum robić. Podobno coś tam daje. Może te kilka centymetrów stali się ulotni, więc będę sobie cykał. Czemu by nie? Jakoś tak się robi. Jakoś tak, nie wiem, muszę sobie popatrzeć jeszcze, bo szczerze mówiąc nie zagłębiałem się w temat. O, dzisiaj nawet fajna pogoda jest. Przed chwilą jeszcze słoneczko świeciło, jak nie nagrywałem. Dobra, niech się wietrzy. Pokój, świeże powietrze, niech leci i lecę na jakieś śniadanko. Godzina 10:25. Śniadanko, 3 jaja. 400 gramów cukinii, pomidorki, 100 gramów chleba, takiego półżytniego chyba. Tutaj plusz z witaminami, ale to tak dla smaku bardziej niż dla jakichś korzyści. I najlepszy serial na świecie. Chociaż Wikingowie też byli fajni, więc tak na równi z Wikingami. Czas polecieć na jakiś spacerek, bo 11:16, a ja mam tylko 100 kroków. Więc lecimy. I cyk, lecimy ponabijać trochę tych kroków. Powiem wam, że za wcześnie pochwaliłem tą pogodę, bo wiatr strasznie wieje, więc tak nieprzyjemnie. Chociaż tutaj w lesie jest taki zacisz. Zacisz, czy jakoś tak to się mówi. No jest cicho, więc w sumie to git. Pochodzę sobie i lecę na kawkę. No to co, już czwarty dzień mamy. I byłbym wdzięczny, jakbyście napisali w komentarzu, jak to w ogóle się ogląda. Ja wiem, że dużo osób pewnie nie będzie tego oglądało, znając życie, taki content, nie wiem, 100-200 wyświetleń na film, to byłbym bardzo zadowolony, bo jednak sam wiem z doświadczenia, że jak ktoś siedzi w tym temacie, to takie odcinki serio mogą być dla niego fajne, bo sam lubię nawet czasami pooglądać, jak ktoś tam w kuchni, jak wygląda jego dieta, jak trenuje i tak dalej, ale też wiem z doświadczenia, że jak osoba nie siedząca w tym temacie, no to wiecie, dla niej może wydawać się to zupełnie nudne, więc no, duże zasięgi na pewno nie liczę, ale zobaczymy, może akurat. No ale też w sumie na tym mi zależy. Zależy mi, żeby budować taką społeczność, no taką fajną społeczność po prostu z tymi samymi zainteresowaniami, coś w tym stylu. Czy wiecie, taka rodzinka w przyjaznej atmosferze. No. I cyk, patrzcie, zaczęliśmy we wtorek, 6 kwietnia. Sobie tutaj takie piękne, okrąglutkie kółka zaznaczyłem. Już nie miałem tutaj, ale jeszcze przecież piątku nie skończyliśmy, więc wieczorem sobie zaznaczymy. Dzisiaj Marcelego i Maj, więc wszystkiego najlepszego, imieninki. I co my tutaj mamy? Mamy piękną kawusię z dwoma łyżkami cukru. Tak jak mówiłem, muszę wyraźniej mówić. Tak jak mówiłem, to jest 100 kalorii z cukru dla chwili przyjemności mogę jak najbardziej poświęcić. Nie jest jeszcze ten etap redukcji, więc
pijemy kawkę. Czajcie, wypijemy tą kawkę i tak ona na mnie zawsze działa. Normalnie mogę wszystko, czuję się jak po dobrych tapsach, na serio. Uuu, patrzcie, tutaj bicepsus się prezentuje. No tu, nie no, w tym kadrze widać, że to takie 40 ponad chyba, nie? Coś tam może już tnie, ale raczej nie, bo to dopiero 3 dni. Jeszcze nie zdążyłem w ogóle w deficyt pewnie wejść. No. Ale jest dobrze, przekazuję wam tu taką moc, motywację, działajcie i robimy tę formę na wakacje. Godzina 15, a ja dopiero zjadłem tylko jeden posiłek, więc czas lecieć coś ugotować. Godzina 15.15, dzisiaj wlatuje 125 g ryżu na obiad, mieszanka chińska, jak mówiłem, bardzo fajna opcja. Na szybko, ma bardzo dobre makro, same warzywka, drożone warzywka też są spoko. No i tutaj pewnie sobie odważę tak z 200 gramów kury i sosik do tego jeszcze, żeby było lepsze. Kurde, tak smażę i jakoś za dużo tego tłuszczu się trochę, nie wiem, chyba coś przelałem, ale liczę jako 10 gramów. Coś może mi się wydaje, nie wiem. I cyk, 300 gramów warzywek na bogatości, wlatuje. No, kurde. Życie versus rzeczywistość, znaczy rzeczywistość versus Instagram. Dobra. I cyk, jeszcze sosik latuje, ale to będzie pyszne. Ile tam było? Jeszcze raz. Było tutaj 472. To wlejemy to. Dobra. I 307. Szybka matematyka, 100 ileś tam sosu, 100 parek, no prawie 200 gramów. I tak to końcowo się prezentuje. 300 gramów warzywek, 200 gramów kury, 125 gramów ryżu, 170 gramów sosiku. Ależ pięknie, ale to będzie dobre, Jezu. I cyk, w takie 15 minut macie pełnowartościowy posiłek. No 15 minut bez nagrywania, by mi jakoś tyle to zajęło z nagrywaniem. 20. Wrzucacie ryż, kroicie kurę, dodajecie warzywa, przyprawiacie i sos sikiem. Naprawdę, Jezu, jakie to jest dobre. Lecę szamać. Patrzcie, to godzina 20.15, a ja na liczniku mam tylko 1735 kalorii i idę jeszcze na spacerek. Będzie wyżarka. Na wieczór, tak z 1000 kalorii ponad. Ciekawe co zjem, jeszcze nie wiem, pomyślę sobie na spacerku. Także ja lecę ponabijać kroki, mam ich, trochę dzisiaj mam. Także nie wiem czy cokolwiek widać, ale sobie chodzę, spaceruję, nabijam te kroki. Znaczy w sumie nie to, że nabijam, bo jakbym nie chciał, to bym nie nabijał. Ale zawsze lubię sobie przejść się na spacerek tak wieczorem, jak jest jeszcze tak pół widno. Znaczy na kamerze pewnie jest czarno, ale u mnie jest jeszcze widno. Pochodzę sobie tak z godzinkę, wrzucę jakiś podcast i trzeci posiłek. Godzina 21.30 i sprawa wygląda następująco. Jeden posiłek, twaróg, banan, cynamon i 50 gramów dżemu oraz drugi filet z makreli. Takie ma makro. Spoko, ma dużo fatu, ale jest to zdrowy tłuszcz, tylko 4 gramy prawie nasyconych, więc jest spoko. Sól też dosyć mało, białko 13 gramów i 50 gramów chlebka takiego. Więc tak to się prezentuje. I cyk, cynamonu na bogatości, nie będziemy żałować. Cyk, 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 cyk. Uf.
ogólnie patrzeć, takie szybkie porównanie, to ma 450 kalorii około i to ma 450 kalorii też około. I teraz się zastanówcie, co Was bardziej by zapchało. Talerz całego, talerz jedzenia, czy taka puszeczka? No oczywiście, że taki talerzyk, więc jak macie mniej tych kalorii, to pamiętajcie, wybierajcie te objętościówki, bo wtedy pozwoli Wam to utrzymać tą, pozwoli Wam utrzymać redukcję dłużej po prostu. Godzina 22:27. Tak się prezentuje dzisiejsze końcowe makro. 2841 kalorii. Zresztą widzicie, 200 gramów białka prawie. Trochę więcej tłuszczy. 350 gramów węgli. I cyk, dziewiątka. Dobra. Jutro bierzemy ten dzień na celownik. Kroki, to tak to się prezentuje. Teoretycznie 7600, ale on zaniża bardzo i moim zdaniem było 2 razy więcej. Coś pod 15. Dzisiaj, bo serio dużo pochodziłem, więc zaniża. Także co, to chyba byłoby już na tyle. Dzień czwarty właśnie dobiega końca. Lecę jeszcze się wykąpać. Trochę jeszcze na laptopie posiedzę, pomontuję te filmiki. Z godzinkę przynajmniej, no to nie wiem, pół jednego filmu może zmontuję, coś w tym stylu. No i jeszcze, kurde, tak, jeszcze taką chwilą merytoryki, to jak macie mniej tych kalorii, na przykład, nie wiem, 2000, to serio walcie w te objętościówki, bo wtedy pozwoli Wam to utrzymać, redukcję długofalową. Ja mam te 3000 kalorii, to tak jak widzicie, jeszcze mi ten głód, że tak powiem, w dupę nie zaszedł, więc sobie pozwalam na takie, wiecie, tutaj jakaś konserwa, coś w tym stylu, przetworzone jedzenie. I no tak, w sumie, sorry, że tak mówię, ale dosyć zmęczony jestem, bo chyba z półtora godzinki chodziłem na spacerku, więc wpadło tych kroków. Także dzień czwarty, pa pa i widzimy się jutro. Siemano, nie dajcie się zastrzelić na mieście.